właścicielem Kończyckiego Pałacu spotkaliśmy się w marcu bieżącego roku. Poinformował nas wówczas o planach związanych z tym miejscem. Od tego spotkania minęło już trochę czasu, dlatego postanowiliśmy odwiedzić Kończycki Pałac i zobaczyć, czy właściciel tego terenu pomysły zaczyna wcielać w życie. Jak się okazuje, przystąpił do pierwszych prac związanych z wycinką drzew. Wyznaczył również ścieżkę za pałacem, która łączy dwie drogi gminne, z której mieszkańcy mogą korzystać, tak by nie przechodzić przez teren prywatny. Kolizji z tymi naszymi zamierzeniami nie było żadnych drzew wartościowych. Były to przede wszystkim suszki, były to jakieś samosiewy. Wszystkie stare dęby oczywiście i stare inne drzewa zachowaliśmy. W każdym razie ta wycinka w ostatnich 2 miesiącach przebiegała zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Także przygotowaliśmy, odsłoniliśmy ten teren pod winnicę i pod amfiteatr. Teren przygotowany jest już pod blisko hektarową winnicę. Jak się okazuje, nie zabraknie też akcentu patriotycznego. Winnica będzie biało-czerwona. Na dole będą szczepy winorośli czerwonych, a powyżej drogi serwisowej szczepy winorośli białych. Czy ta gleba jest odpowiednia? Pan mówił, że trzeba ją jakoś przygotować. No trzeba przygotować. Już dużo na ten temat wiemy. Konsultujemy się z winiarzami miejscowymi. Bardzo, bardzo pomocni są miejscowi winiarze z Chybia, z Wiślicy. Także konsultacje na bieżąco trwają. Glebę przebadaliśmy, także glebę mamy bardzo dobrą. Trzeba ją troszkę jeszcze przygotować, bo była zarośnięta chwastami. Także teraz ją przeoraliśmy i będziemy siali łubin w celu naazotowania gleby. Dzięki temu będziemy mieli winorośl o odpowiedniej klasie. Czyli jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kiedy pierwsze nasadzenia? Pierwsze nasadzenia będą już w kwietniu następnego roku. Natomiast do winka będziemy musieli niestety poczekać. No niestety to jest praca dla ludzi cierpliwych, także 3 lata pierwsze zbiory będą. A wino pierwsze będziemy mieli jesienią tego roku, co będą zbiory, to będzie pierwsze młode wino. Co ważne, to wino ma gdzie leżakować. Tak, wino ma gdzie leżakować. Mamy ogromne piwnice podpałacowe o odpowiedniej temperaturze stałej, o stałej wilgotności. Także będziemy leżakowali, a wcześniej zanim będzie leżakowało, to będziemy przygotowywali wino, bo cała produkcja wina zaplanowana jest u nas na miejscu, w pałacu, w miejscu dawnej kuchni, gdzie będzie proces cały fermentacji się odbywał. Przygotowania, butelkowania, a później do piwnicy i na kilka lat będzie sobie czekało do spożycia. Pan Marcin, właściciel Kończyckiego Pałacu, chce nawiązać współpracę z czeskimi i słowackimi winiarzami, by organizować wspólne działania pod hasłem Wino na granicy. Chcemy organizować festiwale winne, degustacje. Degustacje będą na stałe zresztą, także każdego dnia, kto przyjedzie, będzie mógł sobie winko spróbować, zdegustować, wiele odmian. Do Kończyckiego Pałacu ma przyciągać nie tylko winnica. W planach jest uruchomienie małego hotelu oraz izby pamięci. W pomieszczeniach na parterze chcemy upamiętnić historię hrabiny Gabrieli Fontun, słynnej filantropki, pani z Kończyc Wielkich. W miniony piątek 12 lipca wójt gminy Haszlach Grzegorz Sikorski spotkał się z właścicielem oraz konserwatorem zabytków, by zobaczyć postęp prac. Już coś się zaczyna dziać przed Kończyckim Pałacem, prace ruszyły, to dobrze. Czy tak, ja się bardzo cieszę, że w wyniku tych działań, które podjąłem, rozpoczęły się prace wokół pałacu i mam nadzieję, że w niedługim czasie rozpoczną się prace w samym budynku. Wójt gminy Haszlach kibicuje właścicielowi, podchodzi jednak ostrożnie do kwestii związanej z problematyczną drogą, która przebiega przez kompleks pałacowo-parkowy, a jest drogą gminną. Właściciel chce przejąć drogę, a w zamian przekazać gminie teren przed kaplicą Opatrzności Bożej. Wójt rozważa możliwość takiej zamiany. Do tematu drogi jeszcze wrócimy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.